Bardzo lubię zmienne warunki, pogodowe zwłaszcza, ale też świetne. Sprzyja to kreatywności. Można w inny sposób pokazać daną dyscyplinę. Czy to pracując nad czasem naświetlania zdjęcia, czyli pokazując dynamikę poprzez wydłużenie czasu naświetlania, czy pracując, dajmy na to, pod światło i uwypuklając tylko same detale, czyli same obrysy zawodników czy obiektów, które fotografujemy. Sport fotografuję od 15 lat. Rozpocząłem od fotografowania koszykówki. To jest dyscyplina, którą trenowałem będąc uczniem szkoły podstawowej, później liceum. Na studiach okazało się, że poziom jednak jest zbyt wysoki i nie byłem w stanie trenować. Natomiast kilka razy wybrałem się na mecz drużyny białostockiej, Żubrów Białystok. I uderzyło mnie, że nikt oprócz fotografów gazet i lokalnych mediów nie fotografował tego, czyli nie było fotografa klubowego, nikt nie fotografował na potrzeby klubu. Podjąłem pewne działania i w ten sposób zostałem wolontariuszem. Fotografując Żubry Białystok, poznałem kilka osób, które zaczynały tworzyć pewien projekt dotyczący portalu sportowego opisującego sport na Podlasiu. I wtedy rozpoczął się moja kariera jako fotografa sportowego. Zacząłem fotografować bardzo wiele różnych dyscyplin. To była od piłki nożnej, przez siatkówkę, przez wieloboje, przez lekkoatletykę. Tylko na potrzeby ów portalu to były pierwsze zarobione pieniądze w sporcie. Pierwszą lustrzanką był Nikon D70S. Był to aparat amatorski, ale już umożliwiający jakąś tam pracę przy nieco wyższych czułościach. Był to aparat z matrycą kropową. W tej chwili pracuję Nikonami D6 i zestawem obiektywów od 20 mm aż po 400. Zakup długoogniskowego obiektywu, zwłaszcza tych jasnych wersji, to olbrzymi wydatek. Warto być pewnym swojej decyzji, bo to jest często kilkukrotność wartości reszty sprzętu posiadanego. Uważam obecnie, że zakup obiektywu jest dużo ważniejszy niż zakup nowego aparatu. Stąd lepiej jest inwestować, moim zdaniem, w lepszej jakości optykę. Większość swoich zdjęć wykonuję długoogniskowymi obiektywami, czyli tymi najdroższymi, czy to jest wcześniej 302-8, czy obecnie 402-8, ale bardzo często też na potrzeby konkretnych zleceń mam możliwość wypożyczenia z programu NPS, z firmy Nikon, obiektywów jeszcze dłuższych, czyli na przykład 600 mm czy 800 mm. W fotografii sportowej, pracy przy sztucznym świetle, czyli przy imprezach halowych, czy imprezach na świeżym powietrzu, ale wieczorową porą, kluczowe jest używanie obiektywów jasnych, czyli przynajmniej o jasności 2.8, czego celem ma być skrócenie czasu migawki potrzebnej do zamrożenia ruchu. Obiektywy ciemniejsze oczywiście też da się ich używać, ale bardzo często jest to podyktowane albo zwiększeniem czułości, czyli potencjalnych szumów, albo wydłużeniem czasu migawki, co może skutkować nieostrymi zdjęciami. Tak zwane obiektywy kitowe, czyli obiektywy, które są dodawane do zestawów, często do zestawów aparatów, które kupujemy, są obiektywami przeznaczonymi do szerokiego pola zastosowań. Natomiast chcąc uzyskać specyficzne efekty, czyli bardzo duże przybliżenie albo małą głębię ostrości, należy używać obiektywów długoogniskowych, czyli
tak zwanych stałek, jasnych stałek, czyli na przykład 302.8, 402.8 czy 600F4. Bardzo dużo zdjęć ważnych musi powstać z dość dużej odległości. Kluczowe jest używanie obiektywów długoogniskowych, ale niekoniecznie najjaśniejszych. Moje zdjęcie, które wygrało Grand Prix Photo w kategorii sport, zostało wykonane obiektywem 500 mm, ale ze światłem 5-6, czyli dość ciemnym jak na standardy reporterskie. Było to zdjęcie ze skoczni narciarskiej z Zakopanego. I tych dużych obiektywów, z uwagi na ich ciężar, bardzo często niekoniecznie chce ich się używać. Mając lżejszy obiektyw, czy to właśnie zoom lżejszy, czy ciemniejszą stałkę ze światłem 4 czy 5-6, dużo łatwiej jest je po prostu podnosić. Coś, co stojąc na mrozie przez godzinę, dwie czy trzy trwania konkursu, nie zawsze pod sam koniec chce się po prostu wykonać. Tak też powstało moje nagrodzone zdjęcie i używałem obiektywu ze światłem 5-6, bardzo lekkiego, kompaktowego obiektywu ogniskowej 500 mm, dzięki czemu mogłem fotografować dużo więcej, dużo większą ilość zawodników, nie tracąc sił. W fotografii sportowej kluczowe jest poznanie fotografowania dyscypliny. Na stadion czy na halę warto wybrać się odrobinę wcześniej, poznać dostępne miejsca do pracy, ale warto też wiedzieć, jak wygląda dyscyplina już w akcji. Inaczej fotografuje się piłkę nożną, inaczej fotografuje się koszykówkę, jeszcze inaczej fotografuje się lekką atletykę. Każdą z dyscyplin trzeba traktować inaczej, skupiać się na czym innym i szukać innych detali i innego rodzaju akcji. Nie lubię dyscyplin tak zwanych siedzących, czyli na przykład piłki nożnej, gdzie po wybraniu miejsca w zasadzie spędza się całość meczu w jednej pozycji i czekając, aż coś wydarzy się w polu widzenia aparatów. Bardzo wymagające, ale też dające wiele radości są dyscypliny, w którym jest większa swoboda poruszania się po obiekcie, czyli na przykład właśnie lekkoatletyka. Mamy możliwość decydowania o kadrze, możemy zaplanować nawet kadr. Dodatkowo dochodzi nam przy zawodach lekkoatletycznych rozgrywanych na obiektach otwartych, dochodzi nam zmienność pogody, zmienność warunków oświetleniowych. Zawody niskiego szczebla, czy to będą zawody lekkoatletyczne, czy mecze piłki nożnej, ligi okręgowych, czy wszelkie inne dyscypliny rozgrywane w pobliskiej okolicy, jest to bardzo dobre pole do treningu, zarówno dla sportowców, jak i fotoreporterów. Ze strony fotoreportera nie ma tylu obostrzeń, nie ma tylu limitów. Można wejść w bardzo często miejsca, które są niedostępne podczas dużych imprez. Trening na takiej małej imprezie i poznanie dyscypliny sprzyja późniejszej pracy na dużych imprezach, gdy nie ma czasu na zastanawianie się nad tym, co chcemy i jak sfotografować. Po prostu przychodząc na dużą imprezę, czy to rangi Mistrzostw Polski, czy rangi Mistrzostw Europy albo Mistrzostw Świata, musimy być pewni i przygotowani na to, co zostaniemy w danej dyscyplinie, co chcemy sfotografować, a efektem ma być już po prostu gotowe zdjęcie zrobione podczas bardzo krótkiej wizyty na takim stadionie. Zarówno marzeniem moim, jak i wielu kolegów z branży są Igrzyska Olimpijskie, a w zasadzie fotografowanie podczas Igrzysk Olimpijskich. Mam nadzieję, że już za chwilę się to ziści. Jest to bardzo trudne zadanie i logistycznie, ale też fizycznie. Jest to okres około 2-3 tygodni z bardzo intensywnej pracy codziennej. Logistycznie z powodu
olbrzymiej ilości dyscyplin, bardzo różnych, rozgrywanych na wielu arenach, które fotograf musi raz zaplanować, a później wykonać.